Dzień dobry Państwu. Witam oglądających nas internautów na kolejnym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem dzisiejszego wykładu jest kilka refleksji o czwartym wymiarze. Wygłosi ten wykład pan profesor Zdzisław Pogoda, matematyk pracujący w Instytucie Matematyki UJ, a także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Interesuje się geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, szczególnie w kosmologii oraz historią matematyki. Tu koncentruje się na badaniach problemów klasyfikacji w topologii i historii Krakowskiego Ośrodka Matematycznego. Autor lub współautor około 150 artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz 7 książek i 3 podręczników. Za działalność popularyzatorską nagrodzony m.in. Wielką Nagrodą Polskiego Towarzystwa Matematycznego imienia Samuela Dicksteina, Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia Hugona Kołłątaja, a także Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej imienia Hugona Steinhausa. Wszystkie nagrody wspólnie z Krzysztofem Ciesielskim. Prywatnie lubi wędrować po górach i jeździć na rolkach, interesuje się minerałami oraz zbiera obrazy holograficzne. Zanim oddam głos wykładowcy, uprzejmie proszę o komentowanie i zadawanie pytań na czacie. A teraz już zapraszam pana profesora Zdzisława Pogodę do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich oglądających ten wykład. Chciałbym gorąco podziękować organizatorom za to, że zaprosili mnie tutaj. Czuję się niezmiernie zaszczycony. No i chciałbym się podzielić pewnymi refleksjami na temat czwartego wymiaru. Dlaczego czwarty wymiar? Brzmi, prawda, jakoś tajemniczo, niesamowicie, abstrakcyjnie. Czwarty wymiar ludziom oddalonym od matematyki kojarzy się z czymś niezrozumiałym, z czymś, prawda, nawet metafizycznym, można by tak powiedzieć. I ja chciałem kilka zdań i kilka przykładów tutaj pokazać Państwu, jak również nawiązać trochę do historii. Może właśnie zacznę nieco od historii, ale tak szybciutko. Mianowicie pewne idee, pewne pomysły, czy też sugestie dotyczące czwartego wymiaru pojawiały się już w starożytności. Tutaj można by wymienić Arystotelesa, Ptolemeusza, za chwilę ciut więcej. Później w okresie renesansu Cardano, Stifel, potem Kartezjusz. No i ci, którzy zajmowali się również mechaniką, którą można zaliczyć do, wtedy zaliczano nawet do matematyki, jak D'Alembert, Lagrange, no i inni matematycy, którzy przyczynili się do powstania w ogóle teorii wielowymiarowych. Więc jeśli chodzi o Arystotelesa, no to on zauważył, że w traktacie o niebie, że ciało ma rozmiary w 3 kierunkach i ponadto nie ma żadnej wielkości. Czyli o czwartego wymiaru jakby nie brał pod uwagę, przy czym na przykład w fizyce twierdzi, że jest 6 kierunków, ale to dlatego, że każdy nasz kierunek taki matematyczny dzieli się na 2. To fizyk by powiedział zwroty, prawda? Góra, dół, lewo, prawo, przód, tył. Podobnie pewne rzeczy pojawiały się również w metafizyce. Nie chcę się tutaj specjalnie wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale słowo wymiar było, przy czym tu chodziło o rozmiar, prawda? To zresztą może się kojarzyć na przykład z Miss Piękności i jej wymiary, prawda? Też, ale to zupełnie inna historia. Podobno pierwszym, który próbował zająć się wymiarami, pokazać, że przestrzeń jest trójwymiarowa, był Klaudiusz Ptolemeusz. Natomiast jego dzieło zaginęło, jeśli istniało, natomiast o tym dziele pisał Symplicjusz z Cylicji, który
wymieniał takie dzieło o wymiarze, natomiast no, nic więcej na ten temat nie wiemy. Być może gdzieś w tłumaczeniu arabskim istnieje jeszcze to dzieło nieodkryte i nieprzetłumaczone powrotnie na grekę. Przy okazji warto może wspomnieć, że Ptolomeusz również był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, który zajmował się piątym postulatem Euklidesa, postulatem o równoległych. Uważał, że należy go chyba udowodnić, bo on jest za bardzo skomplikowany. Potem przychodzi okres średniowiecza. Tutaj no, znany historykom i fanom historii matematyki Nicole Orem albo Mikołaj Oresmus, który jako pierwszy, jeden z pierwszych udowodnił rozbieżność szeregu harmonicznego, sugerował istnienie potęg wymiernych i użył również zwrotu czwarty wymiar. Także być może coś więcej na ten temat można by znaleźć w jego przemyśleniach. Natomiast Cardano, no, nazwisko Cardana może być znane ze względu na wzory Cardano i całą historię z nimi związaną, ale to nie miejsce, żeby o tym opowiadać. Twierdził, że prawda, pierwsza potęga odpowiada linii, druga to jest kwadrat, czyli powierzchni, trzecia to jest przestrzeń, a wyżej to się nie da, bo to przeczy naturze. Po prostu tego nie ma, nie widać, nie istnieje. Podobnie Stifel, mniej więcej żyjący w podobnym czasie jak Cardano. Natomiast Clavius nawiązuje do Ptolemeusza i próbuje wykazać, że w każdym punkcie, prawda, że te wymiary związane są z prostopadłością trzech prostych w każdym punkcie. Czwartym wymiarem wspomina, bo trudno powiedzieć, żeby się zajmował, coś Kartezjusz. Natomiast jeśli chodzi o Wallisa, w algebrze on twierdzi, że to jakiś potwór natury byłby, gdyby coś takiego mogło się pojawić, ale filozofowie, no, matematyk Leibniz i filozof Kant jednak coś na ten temat, prawda, zabierali głos również. Nie chcę znowu szczegółowo wchodzić w te sprawy, bo chciałem jeszcze o innych rzeczach nieco opowiedzieć. No i oczywiście matematycy zajmujący się mechaniką, Lagrange, D'Alembert, uważali, że mechanika to jest właśnie geometria czterowymiarowa. Zresztą dzisiaj, gdy mówimy o przestrzeniach konfiguracyjnych, to tam tych wymiarów może być bądź ile praktycznie rzecz biorąc, prawda? Więc wtedy to był początek. Znany nam Möbius ze wstęgi Möbiusa przede wszystkim napisał takie dzieło poświęcone no, w pewnym sensie już geometrii rzutowej, nazywane rachunek barycentryczny, der barycentrische Kalkul, w którym rozważa obroty dookoła płaszczyzny. Prawda? To proszę sobie wyobrazić, płaszczyzna, prawda, ściana, a my dookoła płaszczyzny, czyli niestety to jest trudne do wyobrażenia tak w naszym świecie trójwymiarowym. Wyższe wymiary rozważali m.in. Grassmann, Cayley, Sylwester, Schleffli. Zresztą Schleffli tu się jeszcze pojawi, podobnie jak Riemann. Schleffli i Stringham zajmowali się odpowiednikami wielowymiarowymi, czterowymiarowymi wielościanów. O tym chciałbym też wspomnieć. Podobno termin czasoprzestrzeń pojawił się w czasopiśmie Nature w 1885 roku, ale w tekście podpisanym S, bez wiedzy, prawda, nie wiadomo kto, być może współcześni temu wiedzieli. No, jeśli ktoś czyta, ktoś interesował się klasyką fantastyki naukowej, to Wehikuł czasu, Maszyna czasu Wellsa, tam na początku jest duży wstęp dotyczący czterech wymiarów i czasu jako tego czwartego wymiaru. Tu pojawia się też nazwisko Dodsona,
czyli Lewisa Carrolla, od Alicji w Krainie Czarów, taką dużą książkę na temat czwartego wymiaru napisał Charles Hinton. Opowiada się też takie historie związane z eksperymentami z czwartym wymiarem i tu nazwiska się pojawiają, Zöllner i Slade. Zöllner był fizykiem, który próbował wyjaśnić zjawiska, które, czy też eksperymenty, które przeprowadzał Henry Slade, który podobno miał dostęp do czwartego wymiaru i na przykład przekształcał lewoskrętną muszlę na prawoskrętną, no i w ogóle takie rzeczy, czy też węzeł zawiązany lewostronnie na węzeł lustrzany. Oczywiście to były różnego rodzaju kruczki magiczne, natomiast raczej z prawdziwą nauką niewiele miały wspólnego. No, wszystkim interesującym się nauką i matematyką i fizyką znane jest nazwisko Minkowskiego i geometria Minkowskiego, która została stworzona na potrzeby szczególnej teorii względności. Tu już jest poważna sprawa, tu tylko przytaczam przykład, prawda, że rzeczywiście odległość mierzona jest w przestrzeni czterowymiarowej, jest to bardzo specyficzna odległość i bardzo specyficzna geometria, powtórzę jeszcze raz, ona była tworzona na potrzeby szczególnej teorii względności, żeby wyjaśnić, prawda, matematycznie zjawiska, które opisał Einstein. Tu mamy właśnie przykłady takiej czasoprzestrzeni, czasopłaszczyzny, można by raczej powiedzieć, ze stożkami odpowiednimi, gdzie czas, prawda, jest w tym trzecim wymiarze, no bo ciężko narysować przestrzeń czterowymiarową na kartce. Z trójwymiarową jest problem na płaszczyźnie, a co dopiero z przestrzenią czterowymiarową. Proszę Państwa, ale zostawmy tę historię, natomiast chciałem wspomnieć o, jak się mówi o czwartym wymiarze, to zawsze wspomina się pana Edwina Abbotta, który napisał książkę pod tytułem Flatlandia. Ukazała się jej polska wersja dzięki gdańskiemu wydawnictwu oświatowemu. I w tej książce pojawia się płaszczak. To jest rok 1882. Na świat, w cudzysłowie, przychodzi płaszczak, który nagle ma kontakty z przestrzenią trójwymiarową. To znaczy spotyka obiekt z trzech wymiarów. No, ciężko to sobie wyobrazić, bo płaszczak to jest taki cień chodzący po płaszczyźnie, w tym wypadku kwadrat, bohaterem jest kwadrat, natomiast on spotyka sferę, w jaki sposób się komunikują i ta sfera pokazuje mu uroki przestrzeni trójwymiarowej. Niektórzy uważają, że ta Flatlandia to jest taki pamflet na czasy wiktoriańskie, ewentualnie, że to jest też poważne takie poważne rozważania dotyczące tego czasu, a również, że to jest bardzo dydaktyczna powieść, więc różnie można na to patrzeć. W każdym razie tam widać pewien podział, prawda, i pewne takie wiktoriańskie spojrzenie na postaci, bo na przykład kobiety są odcinkami. Prawda? I natomiast im ktoś więcej ma boków, to tym wyżej stoi w hierarchii. Czyli kwadrat, no to jest tak, prawda, średnia klasa, powiedzmy. Jeśli chodzi o żołnierzy, policjantów, to są trójkąty. No, widzimy, kobieta jest odcinkiem, ale ma pewną zaletę kobieta, prawda? Bo jak sobie wyobrazimy i na płaszczyźnie, to w pewnym momencie kobieta nam może zniknąć. Prawda? Bo widzimy odcinek, jak obchodzimy ją dookoła, który się skraca, a jak zostanie, prawda, tak na wprost popatrzymy, to praktycznie widzimy punkt. I ona wtedy jest niebezpieczna, bo może kogoś przekuć. Tak przynajmniej opisuje tę sprawę również Abbott. Natomiast właśnie on pokazuje na przykładzie trzech wymiarów, jak można sobie wyobrazić obiekty wyżej wymiarowe. Zresztą w tej książce jest też opisana sytuacja na linii,
w jakiś sposób. Natomiast tutaj można zobaczyć, o jak sfera trójwymiarowa przechodzi przez płaszczyznę. No to co taki płaszczak widzi? No on widzi najpierw, jak sfera nie dotyka płaszczyzny, to nie ma nic. Potem jest punkt, potem jest okrąg, potem ten okrąg staje się coraz większy, widzony z zewnątrz, nie? To znaczy on niby widzi odcinek, ale załóżmy, że tam jakaś fizyka obowiązuje i że może domyślić się, że to jest okrąg. No i potem ten okrąg maleje i znika. Płaszczyzna, sfera przeszła przez płaszczyznę. Więc możemy sobie wyobrazić, jak sfera trójwymiarowa przechodzi przez naszą przestrzeń. Co widzimy? Punkt. Potem widzimy kawałek, taką sferę, taki balonik, który pęcznieje, osiąga swoją największą średnicę. To jest największa średnica tej sfery. Potem maleje i znowu znika. Tu efektów można by opisać właśnie w przypadku dwa wymiary, trzy. Na przykład taki obiekt dwuwymiarowy, mocno zorientowany, jak na przykład muszla płaska, muszla ślimaka, jak ją przełożymy przez trzeci wymiar, no to ona przejdzie w obiekt lustrzany, czego na płaszczyźnie nie można zrobić. Prawda? To samo z prostszym obiektem, literka L, odbita w lustrze płaskim, znaczy, czyli w linii prostej, daje no, coś, czego już nie da się przekształcić z powrotem na tą na ten obiekt, na wyjściową literkę. Natomiast no, inne efekty, na przykład zamknięta płaska butelka, przez trzeci wymiar można z niej wyjąć to, co jest tam w środku. Czyli przez analogię, gdybyśmy mieli taką butelkę, tak jak tutaj, prawda, to można by, gdyby tam był jakiś obiekt do wyjęcia, przez czwarty wymiar, bez wchodzenia przez dziurkę czy w inny sposób, wyjąć ten obiekt na zewnątrz. Podobnie, prawda, no różne inne rzeczy tu można by opisywać. Na przykład wyobraźmy sobie bank płaski z sejfem potężnie zamkniętym i twór trójwymiarowy bez problemu przechodzi wszelkie mury, przekracza wszelkie ochrony, prawda, i może tą płaską walutę wyjąć z tego sejfu bez otwierania go. Przy czym nie wiem, po co osobie trójwymiarowej płaska waluta, no ale różne rzeczy mogą się zdarzać. No i w podobny sposób można by wejść do sejfu trójwymiarowego bez wchodzenia przez drzwi, po prostu tak przez czwarty wymiar i można by obiekty stamtąd wyjmować. Tu jeszcze jest taka sytuacja, jest pokazany taki człowiek przelatujący przez płaszczyznę i zdziwiony kwadrat patrzący właśnie na to, co się tam dzieje. Dlaczego? Bo ten pan przelatujący, prawda, jest w jednym kawałku, prawda, jest spójny, jak to matematycy mówią. Natomiast to, co widać, jest rozkawałkowane. To są niezależne części. I osoba dwuwymiarowa będzie widziała niezależne fragmenty. Więc na przykład jeśli my trójwymiarowcy widzielibyśmy różne kawałki, to wcale nie znaczy, że one są niespójne, nie są w jednej części, tylko po prostu my tego nie widzimy ze względu na ograniczenie w czwartym wymiarze. Jeśli chodzi o węzły, wspominałem tutaj i o slajdzie. Właśnie on robił taki eksperyment, że z jednej strony rozwiązywał zawiązany węzeł bez rozcinania, taki trójlistnik, czy bardziej skomplikowany węzeł ósemkowy, albo odwracał go na węzeł lustrzany, czego w przestrzeni trójwymiarowej zrobić się nie da. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to była sztuczka, ale matematycznie, gdybyśmy żyli w czterech wymiarach, to teoria węzłów jest teorią trywialną, bo można udowodnić, i to nie jest specjalnie trudne, że taki trójlistnik po prostu jest niezawiązany, że to my widzimy
prawda, to, że on jest tak zapętlony. Natomiast w przestrzeni czterowymiarowej bez problemu można go rozłożyć na zwykły okrąg. Także piękna teoria węzłów tutaj niestety jest w przestrzeni czterowymiarowej, jest trywialna i dopiero w przestrzeni trójwymiarowej możemy te węzły badać, analizować, klasyfikować i bawić się nimi. Ale proszę Państwa, przyjrzyjmy się jakiemuś konkretnemu obiektowi, spróbujmy zobaczyć, jak wygląda jego czterowymiarowy odpowiednik. Mianowicie mamy czworościan. Prawda? Taki klasyczny rysunek czworościanu. Co jest jego dwuwymiarowym odpowiednikiem? No oczywiście trójkąt. Tu każdy powie bez problemu, że trójkąt. No jeśli by chciał jednowymiarowy, to odcinek. A jak to będzie w czterech wymiarach? No więc przypatrz przez analogię. Posłużmy się tą metodą, którą zastosował Abbott. Odcinek jest generowany przez dwa różne punkty. Trójkąt jest generowany przez trzy punkty niewspółliniowe, czyli wchodzimy w drugi wymiar. Czworościan jest generowany przez cztery punkty niewspółpłaszczyznowe. No to to czterowymiarowy odpowiednik. No trzeba wziąć tylko pięć punktów niewspółprzestrzennych. No jeszcze raz go narysuję. O. I wziąć piąty punkt, może wezmę kolor jakiś, połączę, o, jakoś tak mniej więcej to będzie i mamy czterowymiarowy odpowiednik czworościanu. W matematyce nie mówi się hiperczworościan, ten obiekt w ogólnym przypadku nazywa się sympleksem, czyli taki prosty obiekt, czyli czworościan zwykły to jest sympleks trójwymiarowy, trójkąt dwuwymiarowy, a to jest sympleks czterowymiarowy albo pięćkomórka. Nazwa niespecjalnie ładna, ale używana. Dlaczego pięćkomórka? Bo jest zbudowany z pięciu czworościanów. Jego trójwymiarowymi ścianami są czworościany i jest ich pięć. Może nie widać tutaj specjalnie tego, ale jak popatrzymy na obrazek tego typu, bo przecież ten piąty wierzchołek może wejść do środka. Kto mu zabroni? Prawda? To łatwo policzyć te pięć czworościanów albo przez analogię. Prawda? Tutaj mamy trzy boki, cztery ściany, pięć czworościanów. No i łatwo sobie wyobrazić, przynajmniej abstrakcyjnie, jakby to pociągnąć dalej. Ja może podejdę z powrotem do prezentacji. O właśnie, tutaj mamy trójkąt, czworościan. Proszę zobaczyć, że gdyby ktoś w życiu nie widział czworościanu, to tak naprawdę co on widzi? Czworokąt z przekątnymi. Prawda? A ta pięćkomórka, sympleks czterowymiarowy, no to w zasadzie jest pięciokąt z przekątnymi. Jakby tak na niego spojrzeć, zresztą ten na tablicy również. Ale my czworościan znamy i ten czworokąt interpretujemy jako prawda, czworościan, nie jako kwadrat czy tam czworokąt. I podobnie musimy interpretować tą pięćkomórkę. Tutaj jest wizualizacja takiej pięćkomórki właśnie z wersją, gdzie ten punkt piąty jest w środku. Przy czym który punkt jest piąty, to od nas zależy. Dobrze. Proszę Państwa, podobną sytuację możemy zrobić z kostką, czyli z sześcianem. No, odpowiednikiem sześcianu dwuwymiarowym jest kwadrat. Natomiast, no jednowymiarowym znowu odcinek. Natomiast zastanówmy się, jak z kwadratu zrobić sześcian. No, biorę
kwadrat i przesuwam go w trzecim wymiarze o długość krawędzi. No i łączę odpowiednie krawędzie. I teraz, jeśli wezmę sześcian i przesunę go w czwartym wymiarze o długość krawędzi i odpowiednio połączę, to dostanę, tu się mówi hiperkostka, hipersześcian, różne nazwy są używane, czyli dostanę coś takiego. Tu jest właśnie hiperkostka. Czerwony przesunąłem w kierunku niebieskiego i połączyłem odpowiednie krawędzie. Oczywiście no, na płaszczyźnie to się troszkę zaczyna mieszać, ale jest to rzeczywiście hiperkostka i obok jest druga wersja tej hiperkostki. Ja może znowu na chwilę podejdę do tablicy i pokażę, skąd taki obraz. No bo proszę Państwa, rzadko rysujemy, a raczej prawie nigdy nie rysujemy sześcianu w ten sposób, czy też kostki w ten sposób. Prawda? No, jak to narysuje, to kto powie, że to jest kostka. Ale każdy nas zaglądał do pudełka. Prawda? Ktoś dostał nagrodę, prezent, pudełko sześcienne, patrzy do środka, to co widzi? Dokładnie to. A tamto na obrazku to jest właśnie spojrzenie na sześcian, na ten hipersześcian w przestrzeni i widok z przestrzeni czterowymiarowej. No wezmę to, bo to nie spadnie. Tak? O, tu narysuję. On jest tak jakby zawieszony. I połączone odpowiednie krawędzie, prawda, tutaj, tak jakby powiesić go na takich sprężynkach, tak jak tam i tam jeszcze z tyłu. O. W każdym razie, i tu jeszcze została. No i łatwo zobaczyć, że trójwymiarowe ściany, gdyby zacząć liczyć, to wyjdzie nam 8. W tym wypadku to widać mniej więcej, bo czerwony, biały, no i 6 czerwono-białych. Dlatego czasem mówi się 8 komórka. 8 komórka, bo zbudowany ścianami jest 8 sześcianów. Zresztą, proszę Państwa, znowu przez analogię. Sześcian ma 6 ścian. Kwadrat ma 4 boki, 8 komórka ma 8 ścian trójwymiarowych. Czyli można się spodziewać, że tam pięciowymiarowa hiperkostka będzie miała jeszcze 2 razy więcej, prawda? Bo to 2 razy się zwiększa liczba ścian tych o jeden wymiar niższych. Oczywiście o hipersześcianie to można by osobno odpowiadać cały czas, ale chciałem zwrócić uwagę znowu na coś innego, a mianowicie tu jeszcze może obrazki takiego hipersześcianu. O, właśnie taki ładny obrazek przedstawiający hipersześcian i tu policzone te sześciany, że jest ich 8. Oczywiście ktoś powie, no ale to są równoległościany. Ale jak ja rysowałem sześcian, to też nie narysowałem wszystkich ścian kwadratowych. Nie dało się, prawda? To niestety przy rzucie na płaszczyznę następują pewne deformacje. 5 komórka, czyli odpowiednik czworościanu, hiperkostka, możemy tak skonstruować, żeby były foremne, żeby ściany były wielokątami foremnymi, no i żeby była pewna regularność. Jeśli chodzi o zwykłe wielościany foremne, to wiemy, że jest ich 5 typów. Sześcian, czworościan, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. To na ogół, prawda, jeszcze zdając maturę, może pamiętamy o czymś takim. Pytanie, jak to jest w przypadku takich regularnych tworów czterowymiarowych. Tu zwracam uwagę, że dwie rzeczy muszą zachodzić w przypadku trójwymiarowym. Ściany muszą być foremne i mówiąc nieściśle jednakowe
I w każdym wierzchołku schodzi się jednakowa liczba ścian, na przykład 12-ścianie czy pięciokąty. Natomiast w przypadku czterowymiarowych obiektów musi być ściany i trójwymiarowe muszą być foremne, czyli to musi być jeden z tych pięciu obiektów i w każdej krawędzi musi schodzić się jednakowa liczba ścian trójwymiarowych. No i okazuje się, że są takie. To już nie będę opisywał, jak powstają, ale na przykład jest coś takiego jak 16 komórka. To jest w pewnym sensie odpowiednik ośmiościanu, chociaż nie jest zbudowany z ośmiościanów. To 16 to jest 16 czworościanów. I to jest takie właśnie też spojrzenie do środka. Ja nie powiedziałem tego, to się nazywa diagramem Schlegela. Diagram Schlegela, właśnie takie spojrzenie do wewnątrz, czy w przypadku trójwymiarowym, czy dwuwymiarowym, jednakowa nazwa. Jest też 24 komórka zbudowana z ośmiościanów, z 24 ośmiościanów. Jest 120 komórka zbudowana ze 120 dwunastościanów. Tak ładnie się, prawda, prezentuje. Tu jest inna wersja, też z tej innej wersji, ale wszystkie spojrzeniem do środka. No i jest 600 komórka, jeszcze 600 czworościanów. Obok jest wersja właśnie nie spojrzeniem do środka, tylko taka wersja rysowana, jak tutaj rysowałem, hipersześcian czy inne rzeczy, czy symplex. Natomiast no, przypomina to bardziej serwetkę jakąś, prawda, ozdobną rzecz niż poważny twór czterowymiarowy. No a tu jest spojrzenie znowu do wewnątrz. Zapewne niektórzy z Państwa słyszeli o wielościanach półforemnych albo archimedesowych. Są to ładne bryły, właśnie wyglądające mniej więcej w ten sposób. Na przykład ścięty sześcian, ten pierwszy od lewej, prawda? Potem jest też ścięty ośmiościan. Nie będę opisywał szczegółowo, jak się je konstruuje. Jest to ładna zabawa i ściśle matematyczna. Natomiast może się pojawić pytanie, no dobrze, czym się one różnią? Tu wielokąty nie muszą być tego samego typu, ale w wierzchołku musi schodzić się jednakowa liczba ścian danego typu w odpowiedniej kolejności. No i pojawia się pytanie, a jak to jest w wyższych wymiarach? No, za chwilę sobie odpowiemy. Więc te czterowymiarowe odpowiedniki wielościanów archimedesowych czy półforemnych nazywane są po angielsku uniform. Niestety na język polski nie mamy jednoznacznej nazwy, po prostu przetłumaczonej. Uniform najczęściej tłumaczy się w matematyce jako jednostajny, jednostajne przestrzenie. Ale tu bardziej pasuje jednorodny, chociaż nikt tego nie używa. A już zupełnie nikt nie używa terminu półforemny czy archimedesowy, no bo tym bardziej, że Archimedes chyba nie miał pojęcia o tego typu obiektach, natomiast pojawia się termin politoup. Politoup to jest właśnie uogólnienie wielościanu na wyższe wymiary, ale w naszym języku politoup jakoś się nie przyjęło. Mówi się o komórkach wielowymiarowych, natomiast w literaturze nikt tego terminu nie używa. No i zobaczmy, jeśli chodzi o wymiar 1, no to mamy dokładnie jeden obiekt z dokładnością, prawda, do podobieństwa, to jest odcinek. W przypadku dwuwymiarowym, jeśli chodzi o wielościany, wielokąty foremne, mamy dwie serie. Jedna seria to są wielokąty wypukłe, bo każdy wie, że jest ich nieskończenie wiele, i wielokąty gwiaździste, tak jak gwiazda pięcioramienna czy siedmioramienna. A siedmioramiennych jest nawet więcej, bo dwie. W przestrzeni trójwymiarowej mamy pięć wielościanów wypukłych,
pokazywałem, 13 archimedesowych i dwie serie to są odpowiedniki grania 100 słupów. Natomiast jeśli chodzi o niewypukłe, to mamy 4 foremne, za chwilę pokażę, jak one ładnie wyglądają. Mamy 53 tak zwanych semiregularnych, tu się już nie mówi półforemnych, tylko właśnie tych jednostajnych, uniform, i 3 nieskończone serie. Przy czym, proszę Państwa, to, że jest ich tyle, że jest ich 53, to udowodniono stosunkowo niedawno, jak na matematykę, bo w latach 70., w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Ale zobaczmy te foremne, niewypukłe. One są ładne, prawda? I tu widzimy przenikające się gwiazdy, na przykład w tym pierwszym z lewej u góry, to jest pięciokąty, w wierzchołku schodzi się 5 gwiazd pięcioramiennych, 5 pentagramów. Po prawej stronie jest bardzo piękna figura zbudowana z pięciokątów już wypukłych, ale przenikających się nawzajem. Jest ich 4. Można udowodnić, że jest ich 4. Te pierwsze 2 z lewej odkrył, opisał, w zasadzie nie odkrył, bo niektórzy artyści szczególnie znali te obiekty, natomiast opisał jako wielościany takie foremne Kepler. Natomiast te drugie, te 2 z prawej strony, 200 lat później, prawie 200 lat później, Poinsot. Dlatego te wielościany nazywamy wielościanami Keplera-Poinsot. No a co z archimedesowymi? No to tutaj mamy, prawda, pełny przegląd tego, co udowodniono. Wygląda to jak zestaw, prawda, ozdóbek choinkowych na przykład, albo wielkanocnych, w zależności od okresu. I tu mamy również postać Coxetera, którego można uważać za tego, który badał te obiekty i podjął się ich klasyfikacji. No dobrze, a jak to jest w czwartym wymiarze, w 4 wymiarach? No więc wiemy już, że jest 6 foremnych. 6. I tam, jeśli ktoś uważnie patrzył, jak ja wymieniałem je, to mamy ich 6. Jest 2 nieskończone serie takich odpowiedników grania 100 słupów. Tych odpowiedników półforemnych jest 41, tak zwanych archimedesowych. Tutaj używana jest nazwa też polichoron, czyli wielokomórka, jakby to przetłumaczyć na język polski, zapożyczona nazwa z greki. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o niewypukłe, jest brak klasyfikacji. Jest to problem otwarty. Część została odkryta. Zresztą te foremne to właśnie nazwisko Schlefly'ego, które tam gdzieś się wcześniej pojawiło. 10 foremnych niewypukłych, 10 niewypukłych, w 3 wymiarach było 4. No i, prawda, znane są tu pewne szczególne przypadki, w tym takich przykładów ponad 2000. Ale ile tego jest i nie ma do dziś pełnej klasyfikacji. Jeśli ktoś zapyta, dobrze, a jak w wyższych wymiarach? Więc w wyższych wymiarach, jeśli chodzi o foremne, to jest bardzo prosta rzecz, bo są tylko 3 wypukłe, odpowiednik kostki, odpowiednik czworościanu i odpowiednik takiego ośmiościanu związanego z kostką. Natomiast niewypukłych foremnych nie ma, 0. I co więcej, w każdym następnym wymiarze jest 0. Jeśli chodzi o archimedesowe, tutaj nie znamy klasyfikacji pełnej, są jakieś cząstkowe klasyfikacje, natomiast pełnych rozstrzygnięć nie mamy, nie wiemy, co z tym. To znaczy, no, nieznane są odpowiedzi na te pytania, problemy są otwarte, można się nimi zająć. Tutaj mamy właśnie Schlefly'ego jeszcze. Tutaj też nazwisko drugie Hessa, który właśnie dopełnił klasyfikację tych 4-wymiarowych niewypukłych. No i człowieka, który badał w szczególności archimedesowe 4-wymiarowe obiekty, czyli te polichorony, to jest
pan, który, prawda, tutaj zajmował się różnymi rzeczami, między innymi grą live, i jest to John Conway, prawda, może właśnie z tej gry państwu znany. No, obrazki, bo można tworzyć obrazki, ale one stają się dość takie jednostajne, dość mało ciekawe może, chociaż jeśli chodzi o odczucia artystyczne dobre, bo przykładowo dwa takie państwu pokazuję, natomiast w każde inne podobny sposób wyglądają. Można obiekty próbować znaleźć w sieci, jest cała taka encyklopedia wielościanów, gdzie sporo tych spraw jest poruszonych, opisanych i problemy są postawione. Chciałem jeszcze powiedzieć o obiektach, które zrobiły ogromną karierę nie tylko w czystej takiej geometrii jak wielościany, ale w matematyce i poza nią. To są tak zwane rozmaitości. Tutaj dwie postaci, Carl Friedrich Gauss, który zajmował się powierzchniami, i Bernard Riemann dał początek idei rozmaitości. Można powiedzieć, że był jednym z prekursorów tego pojęcia. No, rozmaitość to się kojarzy z różnorodnością. Matematyką rozmaitość kojarzy się z odpowiednikiem powierzchni, takiej powykręcanej może, która lokalnie wygląda na przykład jak płaszczyzna. Czyli trójwymiarowa rozmaitość wygląda jak trójwymiarowa przestrzeń lokalnie. Prawda? No, Ziemia nam się wydaje lokalnie przynajmniej płaska. Wiemy, że jest sferą, czy też przybliżeniu sferą, a więc jest odpowiednikiem właśnie takim przybliżonym rozmaitości. Sfera jest przybliżeniem rozmaitości. Ja tutaj przedstawiłem nazwiska matematyków, którzy tworzyli twory, znaczy dawali konstrukcje wyżej wymiarowe, ale nie będę się przy nich zatrzymywał. Natomiast właśnie, o, tu mamy tę ideę. Poza tym rozmaitość kojarzy się z układem współrzędnych. Jak mam lokalnie, prawda, to otoczenie, które wygląda jak płaskie, to mogę tam wprowadzić układ współrzędnych i w szczególności właśnie to fizycy się tym zajmują, przejście od jednego układu współrzędnych do drugiego układu współrzędnych. Także z jednej strony rozmaitość wygląda jak powyginany obiekt, a z drugiej strony wygląda przyjaźnie, bo lokalnie można coś tam policzyć, a przynajmniej tak się wydaje. Zresztą te przekształcenia właśnie tego kawałka wyglądającego jak płaszczyzna na płaszczyznę nazywa się mapą. No, tak jak w geografii, prawda, tutaj tworzymy mapy, przykładamy i fragment Ziemi możemy przekształcić na płaszczyznę. Oczywiście cała Ziemia na całą płaszczyznę jedno tak ładnie przekształcić się nie da. Rozmaitości mają bardzo różne kształty, bardzo dziwaczne mogą mieć. To są tylko powierzchnie, chociaż tutaj można by traktować je jako twory trójwymiarowe. O, tu mamy takie przenikające się rozmaitości, bo znowu nasza przestrzeń troszkę jest ciasna. Nie będę wchodził w opisywanie szczegółowych tych rozmaitości czterowymiarowych czy pięciowymiarowych, prawda? Chciałem tylko zasygnalizować właśnie te sposoby przejścia z jednej mapy do drugiej. O, tu może lepiej to jest przedstawione, jak z jednego układu współrzędnych do drugiego przechodzę. I tam mogę wykonywać różne operacje matematyczne, w szczególności liczyć, prawda, pochodne, badać gładkość, badać ekstrema. To bardzo wygodna sytuacja. Ale okazuje się, że rozmaitości mogą mieć różne struktury, bo te mapy, te przejścia z jednego układu współrzędnych do drugiego mogą być czysto topologiczne, czyli tylko ciągłe, mogą być takie typu wielościennego, czyli kawałkami liniowe, i mogą być gładkie, czyli takie, jakim zajmuje się analiza matematyczna. Wydawało się, że to zawsze jest to samo, że zawsze można coś takiego zrobić. I tu się okazało, proszę Państwa, że niestety nie, że mogą być
pewnego rodzaju zacięcia, że mogą być obiekty, które nie dopuszczają gładkich przejść między układami współrzędnych, że mogą być też takie, które dopuszczają tylko kawałkami liniowe. Tu zapisałem właśnie, że dla wymiarów poniżej czwartego to wszystko jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Czyli wszystko może być gładkie, ciągłe czy kawałkami liniowe. Natomiast w wyższych wymiarach sprawa już się bardzo komplikuje i okazuje się, że są twory, które na przykład w ogóle nie dopuszczają gładkich przejść między tymi układami współrzędnych. Tu napisane jest, że dla wymiaru 7 poniżej 7 dopuszczamy jednoznaczną strukturę. Struktura kawałkami liniowa dopuszcza jednoznacznie strukturę. Co to znaczy? To znaczy, że atlas odpowiedni jednoznacznie opisuje dany obiekt. No, dla nas to się wydaje naturalne, ale w matematyce okazuje się, że może być tak, że mogą być atlasy, które niestety nie opisują jednoznacznie tej struktury, chociaż obiekt z punktu widzenia matematyka jest taki sam. I to był pewnego rodzaju szok. Tym, który właśnie zszokował matematyków, był John Willard Milnor, laureat i medalu Fieldsa, i nagrody Abela. Zdobył wszystkie możliwe nagrody, jakie w matematyce mogą uzyskać. I tu mamy jeszcze jego portret. I pokazał, że na sferach siedmiowymiarowych mogą być różne struktury nierównoważne. Mówiąc bardzo, bardzo nieściśle, które dają obraz gładki sfery różny. Z punktu widzenia takiego ciągłego sfera jest sferą i kropka, natomiast z punktu widzenia gładkiego to może być bardzo dziwny obiekt, dlatego te struktury nazwano strukturami egzotycznymi i policzył te struktury. I tu okazało się, no tu wyniki są bardzo ciekawe, że na przykład dla 19 tych struktur jest ponad 500 000, ale dla wymiaru 4 nie wiemy. O ile do wymiaru 4 wiemy, że jest zawsze jedna, tu jest wszystko w porządku, o tyle dla wymiaru 4 sprawa jest otwarta i to jest tak zwana gładka hipoteza Poincarego. Jeśli ktoś słyszał o hipotezie Poincarego, to pewnie słyszał o tym, że została rozstrzygnięta, ale nie w wersji gładkiej. W wersji gładkiej problem jest dzisiaj jak najbardziej otwarty i tu jest jeszcze wiele, wiele innych pytań. Na przykład właśnie znaleziono, że dla n równego 61, to jest wymiar sfery, 61 wymiarowa sfera, istnieje jedyna struktura gładka. Czy to jest ostatnia taka sfera? Czy jest ich więcej? Na dzień dzisiejszy tego nie wiemy. No, jak się konstruuje takie sfery, to oszczędzę Państwu konstrukcji i opowieści. Tym bardziej, że nazwa taka może się troszkę niedobrze kojarzyć, bo mówi się o chirurgii matematycznej, więc może pomińmy to. Natomiast no, jak takie sfery by wyglądały, trudno sobie wyobrazić. Natomiast właśnie można takie wizualizacje jakieś robić, że ta struktura inna, gładka by wyglądała może nawet w taki sposób. Następny szok w przypadku czterowymiarowym to istnienie struktur egzotycznych, wcześniej mówiło się dzikich, na przestrzeni czterowymiarowej. Zwykła przestrzeń czterowymiarowa, taka prawda kartezjańska, no wydaje się, że tam się nic nie może dziać. Okazuje się, że można skonstruować właśnie taką strukturę, czyli taki rodzaj atlasów, który nie będzie równoważny z tym, co my mamy do czynienia. Tym człowiekiem, który na to zwrócił uwagę i który udowodnił jeszcze wiele innych rzeczy, był Michael Hartley Friedman, który w 1982 roku dostał medal Fieldsa, znaczy w 1986 go dostał, ale w 1982
miał mieć wykład w Warszawie właśnie na ten temat, ale czasy były takie, że nie dojechał. Co więcej, tu mamy jeszcze jego bardziej aktualne portrety, tamto z czasów, kiedy był właśnie laureatem. Kolega, prawie rówieśnik, który pokazał, że istnieją niewygładzalne rozmaitości czterowymiarowe. Ciężko to sobie wyobrazić, bo wydawało się, że no czwarty wymiar to jest takie lekkie uogólnienie trzech wymiarów, ale tam i podał kryteria, kiedy taką rozmaitość czterowymiarową można wygładzić. Później okazało się, tu jeszcze raz Donaldson pokazany, potem okazało się, że tych struktur jest dużo, szczególnie w przypadku czterowymiarowym. Tutaj tak zwane rozmaitości zamknięte, no to mówiąc krótko, coś w rodzaju sfery, takiej dętki samochodowej, tylko czterowymiarowej. I jak wygląda sprawa? Powiedziałem, istnieje dokładnie jedna struktura. Dla n większego od czterech, tak jak dla sfery siedmiowymiarowej, wiadomo, że struktur jest skończona ilość. Dla sfery siedmiowymiarowej 28 struktur, tam dla tej 61-wymiarowej znowu jedna, prawda, i tak dalej. Natomiast dla n równego 4 istnieją obiekty dopuszczające nieskończenie wiele różnych struktur gładkich. I nieznane są na dzień dzisiejszy obiekty, które by zachowywały się inaczej. Mam na myśli takie zamknięte obiekty. Natomiast, tak tu jeszcze, i jest hipoteza, o ile wiem, na dzień dzisiejszy nieudowodniona, że każde takie zamknięte rozmaitości dopuszczają przeliczalną, co najwyżej przeliczalną liczbę struktur gładkich. A w przypadku niezwartych, czyli taka nieskończona rura, prawda, albo odpowiednik płaszczyzny powyginanej. No więc tu okazało się, co też było wielkim szokiem pod koniec ubiegłego stulecia, że tych struktur jest nieprzeliczalnie wiele. Tyle, ile liczb rzeczywistych. Prawda? Nie tyle, ile liczb naturalnych, tyle, ile liczb rzeczywistych. Natomiast dla Rn tylko R4 zachowuje się w taki dziki, dziwaczny sposób. Dlaczego? No to jest pytanie może już nie do matematyków. Co więcej, no na przykład, jeśli weźmiemy takie egzotyczne R4, pomnożymy przez po kartezjańsku przez R1, czyli dodamy jeszcze jeden wymiar, to dostaniemy zwykłą przestrzeń pięciowymiarową. Zwykłą, prawda, w sensie matematycznym. No a jak to R4 wygląda w tej przestrzeni pięciowymiarowej? Bo R5 to jest, no tak, tylko że trochę więcej tych wymiarów. A to R4 musi być bardzo, bardzo dziwne. Tym bardziej, że udało się eksplicytnie skonstruować taki obiekt. Udało się to zrobić stosunkowo niedawno i on ma potwornie skomplikowaną konstrukcję. To jest niezwykle skomplikowana konstrukcja, wykorzystująca między innymi właśnie również węzły. No i znane są przykłady podobnych do R4, to znaczy też takich nieskończonych, nieograniczonych obiektów i też dopuszczają nieprzeliczalną ilość struktur gładkich. Czy tak jest zawsze? Problem otwarty. Dla zainteresowanych, no to specjalistyczne książki, już może troszkę nieaktualne, bo może dokonano jakichś nowych, uzyskano jakieś nowe wyniki, ale tu opisane są właśnie techniki konstruowania takich obiektów, przy czym zaznaczam, no trzeba mocno zacisnąć zęby, żeby się przez to przecisnąć, żeby przejść przez te konstrukcje, które tam są opisane. No ale proszę Państwa, pojawia się pytanie, no dobrze, nasza przestrzeń, nasz wszechświat jako struktura geometryczna jest, wydaje się, trójwymiarowa, prawda? Do tego dochodzi wymiar czasu, czyli czasoprzestrzeń. Jak wygląda ten obiekt, w którym żyjemy?
prawda? Czy jest to jakaś taka dętka trójwymiarowa, czy jest to sfera, czy jest to właśnie twór nieograniczony, niezamknięty. No tu mamy do dyspozycji przepiękny efekt działalności ludzkiej, czyli równania pola, ale z nich wynikają bardzo różne rzeczy, prawda? Jest to ładnie zapisany obiekt, ale jak się go rozpisze na współrzędne, to mini to przebiegają od 0 do 3, czyli albo od 1 do 4, jak ktoś woli. I tu ponad 400 równań dostaniemy w przypadku, gdy rozpiszemy to dokładnie na współrzędne. A więc czy nasz wszechświat to jest taki coś w rodzaju sześcianu ze sklejonymi ścianami na przemian, czy ośmiościan, czy dwudziestościan, czy jeszcze jakiś inny obiekt? Trudno powiedzieć, tym bardziej, że w 1981 roku, w ubiegłym stuleciu, Karol Borsuk udowodnił, że przestrzeń euklidesową można tak zwinąć ładnie, na przykład trójwymiarową, że zmieści się w małej kulce, ale istoty żyjące w tej przestrzeni tego nie zauważą. To znaczy geometria przestrzeni się nie zmieni. To się wydaje dziwne. Ale proszę sobie wyobrazić płaszczaka na płaszczyźnie i teraz ja tą płaszczyznę zwijam w walec. No on nie zauważy tego, chyba że zacznie chodzić w kółko i wróci w to samo miejsce. Ale geometria w zasadzie tego walca nie zmieni się i dopiero właśnie jakieś dodatkowe badania musiałyby potwierdzić, że jest to obiekt innego typu, najlepiej z zewnątrz. A więc mamy problem z fizycznym opisem naszego trójwymiarowego wszechświata. Być może jak dołożymy czwarty wymiar, zadziałają jakieś inne twierdzenia. Ale na dzień dzisiejszy wiemy, że posługując się tylko wiedzą na temat geometrii wewnętrznej, kształtu w zasadzie naszego wszechświata, będzie nam bardzo trudno uzyskać, jak to może wyglądać. Możemy tylko przypuszczać. Na koniec, żeby uciec od tej całej abstrakcji, ponieważ przestrzeń czterowymiarowa jest abstrakcyjna, niektórzy twierdzą niemożliwa, prawda? To chciałbym pokazać Państwu taki obiekt, taki obrazek, który mi się bardzo podoba, dotyczący obiektów niemożliwych, prawda? Że no, dziecku niczego nie da się zabronić i dziecko może wykonać coś, co jest niemożliwe. To jest aluzja do tego, szczególnie do młodych, że nam się pewne rzeczy wydają niemożliwe czy niewykonalne, ale ci, którzy tego nie wiedzą, mogą problem rozwiązać. Na początku tam napisałem, że jak matematycy nie umią czegoś zrobić, to to uogólniają. To jest pewna wskazówka, że czasem uogólnienie upraszcza problem. I to jest może taka ostatnia wskazówka w moim wystąpieniu. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchali, jakoś wytrwali. Przepraszam za tempo, ale chciałem różne rzeczy zasygnalizować. Każdy z fragmentów zasługuje na osobną opowieść, ale to może przy innej okazji. Bardzo dziękuję za uwagę tym, którzy wytrzymali i do ewentualnego zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.